Mieszkańcy Milowic w Sosnowcu znów skarżą się na uciążliwy odór, który, jak mówią, szczególnie odczuwalny jest latem, przede wszystkim w nocy i z samego rana. Lokalna społeczność widzi winnego w katowickim Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej. Miejska spółka nie zgadza się z zarzutami, argumentując, że do gospodarowania odpadami stosuje nowoczesną technologię. Mieszkańcy zapowiadają kolejny protest. Fatima Orlińska. To już kolejny protest w sprawie, która mieszkańców sosnowieckich Milowic bulwersuje od kilku lat. Jak mówią, za każdym razem słyszą to samo, chcą jednak pokazać, że problem uciążliwego odoru wciąż uprzykrza ich życie. Kontaktowaliśmy się wielokrotnie z WIOS-em. Niestety odpowiedź zawsze jest taka sama, że albo może to być inne źródło tego problemu odorowego, albo zamykają nam usta tym, że nie ma ustawy odorowej. Jest to straszny odór. Najczęściej odczuwalny jest od godziny 21-22 do rana około godziny 8. Czasem też jest odór w ciągu dnia. Jest on bardzo mdły. I jak mówią mieszkańcy, odczuwalny bez względu na porę roku, choć latem szczególnie uciążliwy. Często wyczuwalny, prawie codziennie, a szczególnie wieczorem. Czasem rano widocznie tam coś działają, wtedy ten odór się tak roznosi po osiedlu. Przeważnie to jest tak w nocy, no, nad ranem, z tego co, bo tutaj rodzice też mieszkają i to oni bardziej to mówią, że to jednak są te zapachy. No to jeszcze tutaj mają też działkę, to często siedzą na działce i odczuwają. Jak z kolei mówią przedstawiciele sosnowieckiego samorządu, problem miastu jest znany i wielokrotnie były podejmowane próby jego rozwiązania. Jak wskazuje jeden z radnych, niewiele w śmierdzącej sprawie można zrobić, ponieważ wciąż nie ma w Polsce ustawy odorowej. Od początku większość mieszkańców podejrzewa, że nieprzyjemna woń pochodzi z kompostowni w katowickim MPGK, który ma swój zakład nieopodal osiedla w Milowicach. Początki tego smrodu, takie już bardzo intensywne, to jest rok 2018. Protesty mieszkańców, które sam też organizowałem, spotkałem władze Katowic, zarówno u nich w urzędziach, jak i u nas, dyskusja na temat tego problemu. I w końcu decyzja o tym, władz Katowic, ta hala będzie, i co ten proces tej obróbki tych odpadów będzie schematyzowany. No i liczymy na to, że jak gdyby to problem rozwiąże, tak? Że dzięki temu się ten problem skończy. Jest to okazało się najgrzejniej. Katowickie MPGK odpiera zarzuty, powołując się chociażby na przeprowadzane dotąd kontrole instytucji ochrony środowiska, które nie wykazały nieprawidłowości. Postępowania, które były wszczynane, zostały umorzone, a praca w zakładzie przy ulicy Milowickiej ma kończyć się w godzinach popołudniowych. Jednocześnie przedsiębiorstwo deklaruje, że hermetyczna hala spełnia swoją funkcję. Teraz całe przetwarzanie odpadów, cały ten proces w tym zakładzie przy ulicy Milowickiej odbywa się w zamkniętych pomieszczeniach. A powietrze, które powstaje w trakcie tego procesu, najpierw trafia do instalacji wieloetapowego oczyszczania, zarówno pod kątem pyłów, jak i substancji odorowych, tak by wypuszczone już na zewnątrz, to tak nazwijmy, nie sprawiało żadnych problemów. Przedstawiciele MPGK pojawią się na najbliższej Komisji Gospodarki Komunalnej w Sosnowcu, którą zapowiedziała Sosnowiecka Rada Miasta. Ta zaplanowana jest na 21 sierpnia. Spółka przedstawi swoje stanowisko i mechanizm funkcjonowania zakładu. Mieszkańcy już dziś deklarują, że również wezmą w komisji udział. Protest, który zapowiadają, planowany jest na 19 sierpnia.